Witam, witam. W nowym odcinku zagrajmy w Lefa Lef. Przed nami finał gry. Zaczynamy od wyboru protagonisty naszego, czyli postaci, którą będziemy zaczynali. Wybór ten jest w gruncie rzeczy kosmetyczny. Zmienia on tylko parę linijek tekstu wypowiadanych podczas walki z finalnym bossem, a także wygląd grafiki, kiedy będzie koniec gry zwyczajnie. Protagoniści są lepsi i gorsi, jak można było widać w trakcie rozdziału. Do lepszych, których można wybrać, należy Pogo, Sundown i Kung Fu postać. I Kugo u nas. Weźmiemy Sundowna, ponieważ jest bardzo potężną postacią, pomimo małego HP. A ponadto rekrutacja go jest strasznie uciążliwa, jeśli nie jest protagonistą. Będziemy próbowali zebrać każdą postać, dlatego rozpoczęcie Sundowna jest dość praktyczne. Mamy tu finał jego rozdziału. Tips Fedora. Gdzie jesteśmy? To jest pole naszej gry. Minimalnie zmodyfikowana mapa rozdziału średniowiecznego. W zasadzie w tej chwili, tu i teraz moglibyśmy już pójść prosto, żeby walczyć z finalnym bossem. Jednak byłoby to wybitnie niezdrowe. Oczywiście boss by nami podłogę pozamiatał. Co można tu zrobić? Po pierwsze, można zrekrutować pozostałych protagonistów drużyny. Można to robić wiele razy, ile się chce, wykopywać postacie i tak dalej. Ponadto jest 7 sprytnie, mniej lub bardziej poukrywanych specjalnych podziemi, dostępnych tylko jeśli mamy odpowiedniego protagonistę w drużynie. Na końcu każdego podziemi jest najpotężniejsza broń dla danej postaci. Ponadto jest też mini challenge, 4 części zestawu zbroi Ariel. Bardzo nie będziemy chcieli je zebrać, ponieważ zapobiegają zamianie w kamień, a finalny boss bardzo lubi zamieniać postacie w kamień. Ok. Spróbujemy może zebrać w miarę drużynę. O, na 9 poziomie jest to 44 HP, to strasznie mało. Okej, okay. Myślę, że dobrym zestawem takim w miarę będzie oprócz Sundown Kida Masaru Takahara, Lee Kugo, a także Akira, który będzie pełnił rolę medyka. W zasadzie to nie jest optymalna opcja, najlepszym medykiem jest Cube, ale Cuba dość często brałem, tym razem spróbujemy czegoś innego. Aha. Thank you.
O. A dobra. Nie, nie dobra. Okej. Okej, mamy pierwszego członka drużyny. Brion. Z pełno popakowanych itemków, tak nawet się mówiąc. Jak widać, Likugo jest potężniejsza od Sundowna w każdym aspekcie poza inteligencją. Dobra, dosuwamy. Niestety postać rozdziału kubku nie jest nazywana swoim faktycznym imieniem, a tylko tytułem Instruktor Shin San Juan. Jakkolwiek się wymawia. Dobra, najbliżej będzie Akira w tej chwili. A, i ten auto. Okej.
A, nie tutaj. Zastanawiam się, czy zamiast Masaru nie wziąć Oboro. Z jednej strony Oboro ma fajną ostatnią technikę i całkiem potężną jeszcze inną. Z drugiej strony Tsuda Masaru będzie niemal niezbędna w przypadku paru przeciwników. Aha, jest. Gierab Slata. Dobra, jest taki na. A racja. Tutaj potrzebny jest kill. Dobra, zaryzykuję. Coś innego może zrobię i wezmę Oboro. Chociaż... Wezmę Masaru i zobaczę, jak będzie się sprawował. Nie widzę, jak go wykopię. Dawno nie byłem w tym udziale. O, jest, poziom 10. Triple shot. Nie kumata. Sexiness. Thank you.
Dobra, tu jest Masaru. Chociaż nie wezmę oboru. Niech on tutaj ćwiczy. Zgarniemy go później do drużyny. Jak będzie pora wziąć się go pod ziemię. A do tego musimy jeszcze parę levelów sobie nabić. Po prostu paru twardych bossów pod rząd. Pono ludzi. Zdaje się, to jest słabsze od Double Shot. Dobra, pewnie to szarzy. Jest. Nie zadzierać mi. Dobra. Ok, mamy skład. Skład jest dobry. Aczkolwiek chyba Sundowna cofnę nieco, żeby był trochę bezpieczniejszy. Przy jego małym PP. Wiadomo. Dobra, teraz, teraz mamy zwyczajnie do nabicia poziomy, zbieranie itemków, trochę to zajmie, ale... Jeszcze zwiedzimy zamek, bo tam jest parę itemków właśnie. A, bo to może spróbować być. A właśnie, może. Nikt nie kłapi się do ubierania tych przedmiotów. Chyba tylko Masaru możemy ci ubierać. Tylko bez sensu. O! To przyciąga... To jest skierowanie do poziomu Sundowna. Jednak zrobimy je później, ponieważ tam jest jeden z bossów tych klipów i będziemy chcieli go od razu zrobić. Jeden z bossów od zestawu, o którym mówiłem.
Aj. Ajajaj. Minus jest taki właśnie, że tu ma leczenie obszarowe, a Kira chyba nie. Uciekamy. Co byśmy mogli zrobić w tej chwili? Chyba w tej chwili moglibyśmy na początku bezpiecznie w miarę podziemia oboro. Problem w tym, że do tego musimy znaleźć pewien item. Dobra, najpierw zwiedzimy zamek. Odbieramy item. O nie. Jeszcze lepiej. O ja. No nie. Aha, breakdown. Dobrze, dobrze. Sądam, też dostanie poziom za chwilkę. Okay.
nie okej. No, chociaż ich poekwipować. Zacznijmy od Sundowna, który jest niezbyt mocny. A teraz tak, czy coś możemy ciekawego? Jakoś to będzie musiało starczyć. O my gosh, taki dobry atak. Ale coś mi się widzi po sprawunku oboro, że go jednak wymienię. Aj, po sprawunku. No, udało się. Rockfist. Thank you.
Nie, myślę, że zrobimy ziemia oboro i się z nim pożegnamy. Przypada tego. No. Świetnie. Co za nagle techniki. A long tension dig. Oj, dragon, o. Ło, super, znowu jak musimy to wykorzystać. No bo tutaj jest też nasz dobry znajomy Mustal Dragon. On jest jednym z powodów, dla którego nie chcę mieć w drużynie. Co to w ogóle są za potwory, nie? Dla którego chcę mieć w drużynie Masaru. Cuda jest jedną z niewielu technik, które mogą w miarę często trafiać to cholerstwo. Generalnie Mustal Dragon, a także Ishtar, którą zobaczymy dużo później, mam nadzieję, są przeciwnikami poziomu bossu. Są niezwykle niebezpieczni i jak się nie jest przygotowanym, to po prostu zrobią z tyłka się średniowiecza. Jak widać, mamy zamiast ucieczki teleport. Zakira w drużynie. I ta zmiana akurat ma pewien wpływ na grę. Nie będę zbytnio wyprzedzał wydarzeń. Ale... No właśnie. A propos. No. Można się na nich ostro wylewelować, o ile się przeżyje. A później bywają głupki po kilka.
Dobra. To jest nasz kolega Cube, tylko że jest taki problem, nie ma baterii. Żeby go zrekrutować, trzeba właśnie tę baterię znaleźć. Spróbujemy tego dokonać. A to już nie. Muszę się do niego zabrać. Musimy mieć... Aj! Oli by raczej wiele nie zrobi, ale go zajmie. Uciekamy. No. Dobra, wykopiemy boro. W zasadzie powinien inteligencję stakować na Akirze. Dobra, idziemy teraz w góry, bo jeśli dobrze pamiętam, tam jest bateria dla Cube'a.
Tam jest boss Masaru. Chyba jak zejdziemy z góry, będziemy już mieli dość levelu, żeby się nim zająć. Zobaczymy. W miarę szybko idzie levelowanie. Dlatego stakowałem właśnie inteligencję na Wii. Lao Hushibu jest bardzo potężnym atakiem, jeśli tylko mamy dość inteligencji. Co dopiero drugi poziom miał już 300 HP. W miarę jak będzie Masaru levelował, będzie nabywał te techniki, których nie nauczył się w trakcie swojego rozdziału. Chyba też od inteligencji wzrósł tak atak. O, jest. Żelazne pudełko. Zależnie od tego, jak postać jest ogarnięta, zmienia się opis tego itemu. Akira i Masaru chyba od razu rozpoznają to jako baterię.
Aj. Oj, niedobrze. Na szczęście mam już trochę już bramy pancerza. A tak na marginesie za tą skałą jest challenge dla Lee. Jednak bez finalnej techniki nie chcę tam wchodzić, bo po prostu nie dojdziemy chyba do końca. Taki bajer tam jest. Sandanka 87. Dobra, tak w miarę. Suda obniża statystyki o połowę, dlatego jest taki potężny ten atak. Dobra, spróbujemy. Jak nie, to będzie koniec tego odcinka. Jak się uda, to też będzie koniec tego odcinka. A więc chodźmy. Za chwilę. Nie no.
A więc. Megalomania w tle, wiadomo, że boss. Cuda obniży jego straty o połowę, chociaż mogły lepsze takie jedni ludzi. Ale. Okej. Jak się złota? Ach, jeszcze czący atak. Aha. W jedną stronę będziemy szli i zwalczali wrogów. Niektóre skrzynki będą otwarte, w drugą stronę będziemy szli i zwalczali wrogów. Niektóre skrzynki będą otwarte. Albo wszystkie skrzynki będą zamknięte, bo teraz to... Trzeba rozwalić bossa. Aha. Super banda, wszyscy jego finalną bronią. Ale proszę, plus 90 siły, plus 80 odporności, 50 ataków. Wszystkie finalne bronie są takiej siły. Okej, i teraz już księcy pojawiają. Mag bomba number one. Trochę randomowa technika, która atakuje wrogów na danym obszarze. Działa trochę podobnie do finalnej techniki Sundowna. Aj! Gdybyśmy przypadkiem nie... No właśnie. To są podziemia Akiry. Nie dość nie wyzbieraliśmy cenku z podziemi z... Dobra. W takim razie to sobie odpuścimy. W następnym odcinku zaczniemy od zajczenia ponownie podziemi Masaru, wybierania itemków. Do zobaczenia.